Witam ludziska z daleka, z bliska, tu kapitan Rafał. Słuchajcie, no jakoś tak, kurde, jestem za blisko. Nie mam dzisiaj gimbala, tak więc ręka będzie mi puchła. Słuchajcie, dzisiaj weźmiemy Apkara Diaga FC, ale tą betę wersję. Sobie przelecimy, nie będę pokazał wszystkiego dokładnie, tylko zobaczymy, jak to wygląda. Tam mam angielską wersję, tak więc ja już tu zrobiłem test mniej więcej ściągania pinu ze screama. Tak więc jak sobie klikniecie angielską wersję, to zobaczycie, już nie będę drugi raz dekodował tego pinu i tego, no nie. To sobie obejście angielską wersję, tam jest od razu tego wejście i tego. Tak więc dobra, przechodzimy do szczegółów. Są też różne plany, to wam przedstawię na koniec. Tak więc widzicie, tutaj macie połączony już jest diagnoza. Mamy tu trochę błędów. No i tam żarówkę miałem wymienianą i takie zostawiłem te błędy, żeby tak już mieć na testy na razie. No i też miałem akumulator, rozładowałem, bo niestety mam tu podłączone te kamerki, wiecie, te nagrywania. Przód, tył i jeszcze tutaj pod złą wtyczkę, pod zły kontakt włączyłem i po prostu stał przez weekend i wyładowało mi, tak więc troszkę mi błędów przybyło. Tu mam diagnozę, tu mamy raporty, czyli wszystko tak jak było. Programowanie, z tego co widzę, też tak jak było, te same te. Ale tak jak widzicie, tutaj mamy wszystko ustawione, licencja, bla 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 i tak dalej. No i macie tutaj wersja beta, no nie? Przejdziemy do diagnozy i przelecimy tutaj. To sobie porównać, czy tam było coś nowego, czy coś doszło. Aktywacje, nie ma nic. Rutyny, nie ma nic w rutynach. Mi się wydaje, że dopiero było, no nie? Dobrze, jestem. ABS, no powinno być rutyny. No, czemu rutyny nie ma? Czy to w aktywacjach powinno być? A jest, dobra, widzicie? Już żem, kurde, tego macie. No i macie tu pompę, to wszystko tego powietrza nie możecie sobie porobić, dobra. To jest to. Człowiek ślepnie na stare lata. No cóż powiedzieć, ślepy jeszcze kierowca, no nie? Idziemy dalej. Nie będę już wam pokazywał live daty i tak dalej, bo to sobie wiedzicie w ten poprzedni filmik tej wersji stabilnej, to będziecie mieli live datę. No i macie tutaj o. Customowe futures, co możecie. Tego z... Czyli to jest chyba coś nowego, bo wcześniej tego raczej nie miałem. Tutaj raczej nic nie będzie, bo nic nie mam. Tak jak widać. Bieda wersja. Ale jak dla mnie to jest najlepsze, bo co najgorsze, kurde, te wersje Laredo, to ciężej znaleźć niż te Limited, no nie? Pół roku mi zajęło szukanie tej wersji. Już teraz ludzie kupują elektryki. Ale ja nie jestem z elektrykami. No niestety. Powiem tak, jeepem pociągniesz 3,5 tona, ale elektrykiem to co tam pociągniesz? O, tu macie, możecie aktywację porobić. Czy działają w becie wersji? A, no dobra, dajemy sobie high beam, state, left. Akurat tu mam wszystkie halogeny podłączone. Wciśniemy OK. Widzicie, 520 się zapaliło. Ciśniemy stop i zgasło. No, tak więc działa wszystko tak jak powinno. Czy mamy jakieś rutyny? Nie mamy rutyn. Czyli tych jakichś tam programowań czy coś. Idziemy tutaj. To chyba raczej nic nie będzie, chociaż będzie. Tym razem mam po angielsku to wszystko,
Tak więc jakbyście na przykład mieli problem, że na przykład ściągnęliście, nie zmieniliście sobie języka przed ściągnięciem programu i macie angielski, to Wam powiem, że możecie sobie odinstalować, zainstalować na nowo oprogramowanie, ściągnąć jeszcze raz ten polski i będzie to wszystko tego. Tak jak widać, to można aktywacje zrobić takie. Routy nie ma, nie ma. Dobra. Wracamy. Tak więc nie ma z tym problemu, jeżeli przez pomyłkę, żeście sobie po angielskiemu ściągnęli to oprogramowanie do samochodu. Wyjdziemy następny moduł. Trochę mi się łapa trzęsie. Mi się telefon wyślizguje, wiecie? Mam ten Samsunga oryginalne Condona i widzicie? Może to chwilę poprawić, bo mi zaraz normalnie spadnie. Trochę dużo tego gówno, ale już Samsunga nie kupię niestety. Galaxy S20 Ultra, czy jak to tam się nazywa? Plus Ultra, czy diabli go wiedzą. Jestem zawiedzony. Coraz nowsze telefony robią, ale coraz słabsze zasięgi. Wiecie co, mam 4G tam do mnie dochodzi, to plus te LTE czy tam coś, tam gdzie mieszkam w lesie. A teraz im nowszy telefon, tym jest coraz gorzej. Żona się śmiała ze mnie w zeszłym roku, a w tym roku sobie wzięła Note'a. Ma ten sam problem. Oprogramowanie stabilne, a update'ów co chwilę, kurde, non stop i coraz gorzej ten telefon chodzi. No a tutaj mamy, widzicie, w PCM-ie. Wtryski, nie wtryski, GR to wszystko. Możecie sobie testy aktywacyjne porobić. No kurde, no mi spadnie teraz ten telefon. No. Co za badziewie. Mamy jakieś rutyny? Mam, ale możemy wpisać sobie win w PCM. Tak więc widzicie. Tak więc myślę, że to jest nowe, tego nie było wcześniej. Rady nie będziemy patrzeć. Tutaj stary kolumn, tu też nic nie ma. To właśnie powinno być może ten ustawienie konta. W aktywacjach nic nie ma. W rutynach też nic nie ma, czyli nie ma ustawienia konta. Nie weksolu, tylko ten skrzynia. Aktywacja nic. Rutyny nic. Dobra. I mamy tutaj WCM. O! Nie chcę resetę, kurwa, co to? Nie. Aktywacja nic. No dobra, zrobiłem czytanie pina, już tam nie będzie. Czytamy pin. Idziemy dalej. Nie sobie przeczyta. Jeszcze raz. To jest pin oczywiście z Screma, czyli tego z WCM-a. Czyli jakbyście chcieli sobie klucze zaprogramować. Ja już to oczywiście czytałem. Tak jak widzicie, jest pin. I tego. I wszystko pięknie, ładnie. Wejdziemy w next. To już będzie, że jest finished. I wracamy do menu. No i możecie tutaj skasować wszystkie klucze. Zaprogramować klucze i fobiki. PCM-a wymienić. Zaprogramować te PMS-y. No. I konfigurację WCM. Tak więc. Tak więc tak to wygląda, drodzy Państwo. Nie będziemy teraz kluczy programować. Mam tam dwa klucze, powiem Wam szczerze. Są to klucze zrobione w Chinach, tak, wycięte w Chinach. Dobra, to jest to chyba wszystko, tak, to już Wam przedstawiłem. Tak, wyciąłem klucze w Chinach, do Citroena i do tego, tam chyba wyszło 5 dolców od klucza, jakoś tak. Na podstawie zdjęcia zdekodowane tego
I powiem wam szczerze, że przekręca stacyjkę, będę programował, no nie? Nie będę programował apkarem. Zrobię to na launchu, bo większości ludzi po prostu interesuje, co potrafi launch, no nie? Czy tam ten ThinkDiag, czy tam tego, czy są w stanie zaprogramować. Ludzie kupują te skanery i tak dalej. No wiadomo, że jak żeśmy robili tym X-Toolem, idzie to zrobić X-Toolem w Jeepie bardzo szybko. W Citroenie nie da rady na przykład X-Tool zdekodować, znaczy wyciągnąć pina, no nie? Ale na przykład z Jeepa idzie wyciągnąć, znaczy wyciąga pin automatycznie i tego szczytuje i od razu koduje, no nie? Tak więc nie macie tego, że czytacie pin. Akurat w tym mówię Jeepie, no nie? Nie macie tego, że czyta wam, tylko programuje, dodajecie klucz i on wam dodaje i tyle. On automatycznie szczytuje i programuje wam ten klucz. Nie? Tak więc tak to wygląda. Bardzo szybka ta i tego. To samo będzie w X-Horse, ta sama procedura. No tutaj no mówię, no chciałem wyciągnąć ten pin, żeby wam pokazać, że wyciąga pin i taki tyle, no nie? No, tak więc myślę, że to szybko filmik poszedł. I tyle, no co tu, aha, no miałem wam powiedzieć, jakie plany. No plany są teraz tak, launcha zupdate'owałem, tego Plus Mini, co mam. I będzie, pokażę wam, co tam doszło, tam jakiś tam sklepik doszedł, no nie, że możecie tam oprogramowania dokupić. Powiem, trochę drogie, bo tak liczą za jedną markę $99, no ale nie 100, ale nie. Przepraszam, no i ten, tak to wygląda. Plus tam jeszcze są chyba jakieś inne opcje, czy tam coś, no zobaczymy, po prostu zrobię następny filmik i takie tyle, nie? No. Następnie planuję też kodowanie klucza w Citroenie. Będzie to już Citroena zakoduje, może nie przez Launcha, tylko może przez tego X-Horse'a. Następnie aha, X-Tool'a, bo ludzie się też pytają, na przykład mają problemy z tym, że zaupdate'owali sobie, potracili wszystko. Ja mam swoje oryginalne stare pliki. Zrobię filmik instruktażowy, jak wymienić te pliki z tych nowych na stare, no nie? Co jeszcze zrobić? Ktoś tam jeszcze... Aha! X-Horse'a. Jak zupdate'ować na przykład tego OBD. To też zrobię filmik. Przez komputer, no nie? Ej, tam wiadomo, no mam w planach troszeczkę. No jest, mam troszkę ograniczenia czasowego, no ale jakoś tam postaram się pozbierać, porobić tych filmików. Tak więc w ten sposób to będzie, no nie? No dobra, myślę, że na dzisiaj to będzie koniec. Może od razu klucze zaprogramuję w launcha, to może drugi filmik to zrobię, zobaczę. No ale jakby na razie to trzymajcie się, lubcie, rozpowszechniajcie i subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam to pomoże, no nie? Dzisiaj jakoś tak krócej widzę, 13 minut. O, rekord mój z 40:13. No ale tutaj nie ma co więcej pokazywać, już macie wcześniejszy filmik, to nie będę się po prostu roztegował. Czy ja polecam apkarewca? Polecam. Chłopaki się polepszają, czy tam dziewczyny, czy chłopaki. Mieszczę z tym. Nie będziemy wnikać, kto tam w tym wszystkim siedzi. Pewnie jak i chłopaki, to i kobiety też są, no nie, no to wiadomo. No, tak więc bardzo fajne oprogramowanie, to wszystko, funkcje dochodzą, robią. Beta wydaje się być dobra, tak jak widać, pin czyta, aktywacyjne testy robi, to co najważniejsze, no i pewnie programowania też robi. Nie? No, tak więc bawcie się dobrze, życzę wam powodzenia, subskrybujcie, lubcie i delujcie. Na razie, uwaga.